W Mielcu po raz pierwszy zorganizowano dziś targi pracy. Były obecne wielkie fabryki i mniejsze firmy, w sumie ponad 40 pracodawców i co najważniejsze, kilkaset ofert pracy. W powiecie mieleckim bezrobocie sięga zaledwie 6%. Samorząd chce dać bezrobotnym szansę na zatrudnienie, ale też pokazać, jak się zakłada własną firmę. Relacja Adama Bieniasa. Ponad 6%, tyle obecnie w powiecie mieleckim wynosi stopa bezrobocia. Lepszym wynikiem jak na razie może pochwalić się tylko powiat stalowowolski, ale to właśnie tu, na terenie powiatu mieleckiego, działa kilkadziesiąt firm, które liczą się nie tylko w regionie, ale także na terenie całej Europy. Od branży lotniczej i motoryzacyjnej, aż po hotelarską, odzieżową i gastronomiczną. Dziś w czasie targów nowych pracowników poszukiwały m.in. polskie zakłady lotnicze, jeden z największych w Polsce producentów samolotów i śmigłowców. Obecnie spółka szuka m.in. ślusarzy, konstruktorów, technologów i stażystów. O pracowników zabiegał też Kirchhoff, który w Mielcu zatrudnia 940 osób. Na dzisiejsze targi przygotowaliśmy ofertę głównie pod kątem stanowisk produkcyjnych, operator prac, operator zgrzewarek, ale oczywiście poszukujemy pracowników o większym doświadczeniu w zakresie mechaniki, ślusarzy, mechaników narzędziowych, mechaników utrzymania ruchu lub ewentualnie inżynierów. Oferty pracy czekały na chętnych również w branży spożywczej. Polski producent, firma Dobrowolscy z Wadowic, producent wędlin i przetworów mięsnych, dziś zatrudnia ponad 540 pracowników i działa na terenie całej Polski. Obecnie poszukujemy najbardziej pracowników takich operacyjnych, którzy będą potrzebni nam w strefach produkcyjnych zakładu, do operatorów maszyn, ale również osoby do pakowania, na konfekcję, do działu logistycznych, magazyn centralny oraz kierowców. Wśród największych firm z powiatu mieleckiego znalazła się też firma Eldrut, która powstała 20 lat temu i specjalizuje się w produkcji regałów oraz stojaków reklamowych. Poszukujemy dobrze wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych, ale też i handlowych. Nie ukrywamy, że zależy nam na ludziach, którzy mają łatwość języków, czyli szczególnie język angielski i niemiecki. Targi pracy to przede wszystkim szansa dla osób, które planują znaleźć zatrudnienie lub szukają zawodowej zmiany. Brakuje takich firm, które by zatrudniały osoby, które są z wyższym wykształceniem, takich kierunkowych, bo tutaj raczej jest tak, no, linie głównie produkcyjne. Ja ogólnie poszukuję zazwyczaj na stanowisko technolog, bo jestem po studiach technicznych. Się dobrze poszuka, to coś się na pewno znajdzie. Jakiej branży? A nie wiem, w sumie to nie wiem. W sumie chodzi o zarobki, prawda? Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zachęca bezrobotnych, by zarejestrowali się w urzędzie. Mamy dużo środków finansowych, pozyskujemy kolejne, dysponujemy na dzień dzisiejszy kwotą około 21 milionów. Zaangażowane jest ponad 16 milionów. Obecnie w powiecie mieleckim zarejestrowanych jest około 4000 bezrobotnych. Dla porównania w Mielcu 1900 osób. Jest to pierwsza strefa ekonomiczna, która powstała w Mielcu, dziś bardzo szeroko rozrośnięta. Z tego, co Państwo widzicie tu na targach, bardzo dużo firm się wystawia. Targi zorganizowano w Zespole Szkół Technicznych, skorzystali z nich również uczniowie. Zaprezentowano tam symulatory lotu samolotem lub śmigłowcem. Były też propozycje ochotniczych chłopców pracy. Między innymi poprzez swoją placówkę w Mielcu, którym jest Młodzieżowe Centrum Kariery, ochotnicze chłopcy pracy promują określone zachowania wśród młodych ludzi, aby rozpoznawali swoje pasje, aby je umiejętnie rozpoznawali i rozwijali w oparciu o ofertę m.in. placówek oświatowych. Targi odwiedziło dziś kilka tysięcy mieszkańców powiatu mieleckiego. Na chętnych czekało kilkadziesiąt firm i ponad 400 ofert pracy.